czy wrócicie do siebie? To pytanie nurtuje wielu z nas. Czy jest jeszcze szansa, by do siebie wrócić, by się udało znów nowy początek, nowa szansa, nowy start, rozjaśnienie, wyjaśnienie spraw. Zobaczmy, czy jest według kart, w zależności co pokażą, taka możliwość, żebyście do siebie wrócili. Zobaczmy, jak przemówią karty Tarota i Lenormanda. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów, widzów. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję. Oczywiście wszystkich nowych słuchaczy zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem mojego kanału, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o nowych filmikach z nowymi tematami. Dziękuję za Wasze komentarze, lajki, za Wasze smajliki. I również proszę o więcej, by kanał żył, bym czuła Waszą obecność, że jesteście, że słuchacie, że patrzycie na karty, na mnie, na filmiki. To jest ważne, bym czuła Waszą obecność, Waszą energię. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne. Proszę o kontakt na e-mail. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Wróżby indywidualne oczywiście są skupione tylko na Waszych problemach, Waszych pytaniach, opierają się na Waszych zdjęciach, na datach urodzenia i na konkretnych Waszych osobistych problemach. Zapraszam. I zobaczmy teraz, kochani, co mamy. Dwie karty Tarota. Weźmiemy teraz sobie dwa aniołki. Jeden aniołek biały, to jest kamień opalu. Grupa pierwsza, zobaczcie Państwo. I drugi aniołek będzie zielony, tak? Czyli zielony, nie wiem jaki to jest kamień, zapomniałam w tej chwili. Ale moment, zobaczę na chwileczkę w moich tutaj notatkach. To jest chyba Aventurin oder Malachit. Malachit oda Aventurin, właśnie nie wiem dokładnie. Natomiast, no, zielony, pełen nadziei. Także wybierzcie sobie kolor, który Wam odpowiada, który Wam się podoba. I zaczynamy, kochani. Zaczynamy od grupy pierwszej. Czy wrócicie do siebie? Karta Tarota to już... O, koło fortuny. Oczywiście, że jest szansa powrotu. Ponieważ jest obrót sytuacji nagły. Obrót sytuacji, który... Jeśli jesteście teraz na przykład po rozstaniu, w rozłące, to obróci się sytuacja ku Waszej myśli, czyli jeśli chcecie wrócić, to odwróci się wszystko raptownie. Tak, koło nieustannie krąży się, odwraca, raz pod wozem, raz na wozie, czyli jeśli teraz jesteście w sytuacji pod wozem, czyli smutek, rozpacz, rozżalenie, kryzys, rozstanie, to będziecie niedługo na wozie, tak jak tutaj na tej karcie pokazane, i będziecie mieli nową szansę powrotu. Czyli coś się szybko zmieni, jakaś przemiana właśnie raptowna. I zobaczymy jeszcze w kartach Lenormanda, co karty Lenormanda dopowiedzą. Czy wrócicie do siebie? Czy wrócicie do siebie? No, jest to troszkę skomplikowane, by do siebie wrócić. Wy czekacie, wy byście chcieli, osoby pytające.
Gdybyście chcieli powrotu, wy czekacie na odpowiedni moment, wypatrujecie jakby wręcz tego powrotu, niemniej jednak tutaj jest jakaś gra na dwa fronty. Być może osoba, o którą pytacie, zagrywa tej na dwa fronty, ma różne opcje, ma inną opcję, inną partnerkę. I tutaj ta osoba, o którą pytacie, osoba ukochana, nie może się zdecydować, nie jest w ogóle pewny tego, czy chce powrotu. Dlatego nie podejmuje żadnych kroków i inicjatywy, ponieważ tutaj jakby zagrywał sobie, bo ma jeszcze kogoś innego. Widzimy tutaj dwie opcje i granie pomiędzy tymi dwoma opcjami, więc tutaj jest niejasna sytuacja, również niepewność, zastanawianie się, niezdecydowanie przede wszystkim. Sytuacja wydaje się jakaś bardzo skomplikowana, zawiła, jakaś bardzo trudna do rozwiązania. Nie widać wyjścia z sytuacji, nie wiem, czy problemy wasze, czy spory, czy jakaś, przypuśćmy, odległość geograficzna, czy jesteście, przypuśćmy, w małżeństwach, czy właśnie jesteście wolni. Są jakieś tutaj sprawy, które są bardzo trudne do rozwiązania, dlatego nie widzicie wyjścia z tej sytuacji i nie widzicie tutaj szansy jakby powrotu, czy szansy zbudowania czegoś stabilnego. Oczywiście tutaj powtarzam, że wy wyczekujecie pełne, widzicie tutaj wypatrywania jakby, tak, na ten powrót, byście chciały tego powrotu, wy osoby pytające, ale również zdajecie sobie sprawę z tych komplikacji. Zdajecie sobie sprawę, że ta osoba może mieć kogoś jeszcze innego lub jest w związku, że nie jest ta osoba pewna, że wątpi i że jest ta osoba pomiędzy, powiedzmy sobie, młotem a kowadłem, także nie wie, co wybrać. Jeśli jest jakaś jeszcze inna osoba, trzecia, partnerka, żona, to tutaj ta osoba się miota pomiędzy tymi dwoma właśnie partnerkami, wami i jeszcze jakąś inną osobą. Natomiast tak, są tutaj jakieś silne uczucia, są pragnienia, marzenia, spełnienia marzeń, są marzenia, są jakieś, nie wiem, plany, rozmyślania, uczucia, emocje są po obu waszych stronach, tak? Jest takie pragnienie właśnie spełnienia jeszcze waszych obopólnych marzeń, tak? Jeszcze takie mieliście. Natomiast jeśli chodzi o powrót, to na razie jest dużo spraw nieklarownych, niewyjaśnionych, zagmatwanych. Negatywne myślenie po obu waszych stronach, szczególnie po stronie osoby ukochanej. Dużo spraw, które trzeba jeszcze wyjaśnić, chmury, które należy jakby odgonić, tak? Czyli dużo problemów, które jeszcze się tłoczą, krążą nad tą relacją i utrudniają wasz powrót, utrudniają wasze bycie razem, utrudniają waszą komunikację, wybór, rozwiązanie waszych tutaj dylematów, problemów, komplikacji. Te chmury powinny się rozjaśnić, niebo powinno być znowu słoneczne, czyli wyklarować wszystkie swoje sprawy powinniście, dopiero wtedy można mówić o następnej szansie, o powrocie, o nowym początku. Natomiast karta Tarota, która tutaj tak silnie na początku zaznaczyła, że jest możliwy powrót, że jest możliwa nowa szansa, ale pod jakby tutaj takimi warunkami, że rozwiążecie swoje bardzo skomplikowane, zawiłe problemy, że skończycie z tym negatywnym myśleniem, że wyklaruje się tutaj wszystko i że ta osoba wasza ukochana będzie w końcu zdecydowana i się na coś konkretnie zdecyduje. Także to dla grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej. Myślę, że bardzo ciekawe. I zobaczmy, kochani, co w grupie drugiej. Grupa druga to aniołek zielony. Wszystkich, którzy wybrali tego aniołka, zapraszam. I mamy kartę Tarota. Czy wrócicie do siebie? Paść Pentakli. Chęć zbudowania czegoś stabilnego jest.
Natomiast osoba wasza ukochana jest jeszcze młoda lub niedojrzała duchem, niedojrzała emocjonalnie, nie ma doświadczenia, nie ma być może odwagi, stoi jakby z tym zamiarem w głowie, że chce zbudować coś stabilnego, że chce być może jeszcze podjąć jakąś próbę, ale nie decyduje się na żaden, absolutnie żaden krok w waszą stronę. Widzicie, że stoi ta osoba młoda na jednej nodze, jak bocian, i obraca w ręku tą monetę, tak, i zastanawia się, myśli, planuje. Także tak samo wasza osoba ukochana nie może się zdecydować na jakiś konkretny, aktywny krok. Nie jest tutaj skora do działania, ponieważ jakby zastanawia się, czy podoła, czy da radę, czy ma wystarczająco dużo zasobów lub właściwości, czy jakiś, nie wiem, tak, czy podoła temu. Taka osoba młoda, młodsza od was, być może jeśli wasza osoba ukochana jest młodsza od was, lub osoba, która właśnie nie jest w pełni jeszcze taka dojrzała, żeby podjąć tą decyzję, tak, o powrocie, o podjęciu próby założenia relacji jakiejś bardzo stabilnej, długotrwałej, konkretnej, tak? Tej osobie jeszcze brak właśnie takiego konkretnego działania i konkretnej decyzji. Ale pragnienia, myśli o tym, by wrócić, by spróbować coś zbudować stabilnego, tutaj są, pragnienia są. Ale problem jest w tej karcie, że jest brak działania, że to jest karta bardzo powolna i pasywna, wręcz nieruchoma, wręcz ociężała, tak, w działaniu. Więc nie ma tu żadnego działania i w najbliższym czasie też będzie brak tego działania, ponieważ karty tych monet są kartami bardzo powolnymi, jeśli chodzi o działanie. Zobaczmy sobie, co dopowiedzą karty Lenormanda. Znów ta karta labiryntów, co w grupie pierwszej. I znów karta chmur, co w grupie pierwszej. Wow, prawie te same konstelacje, znaczy ta sama prawie konstelacja kart, kochani. Przepraszam. No, tutaj oczywiście dużo zawiłości, problemów. Znowu tą samą mamy kartę. Jakby nieumiejętność wyjścia z tej skomplikowanej sytuacji, która jest teraz u was, spowodowana być może różnymi historiami, tak, czy kłótniami, czy jakimiś innymi problemami, których nie umiecie wspólnie rozwiązać, którym nie umiecie podołać. Negatywne myślenie, łzy, rozpacz, smutek, depresyjne, jakieś tutaj takie energie. No, przede wszystkim nieklarowność sytuacji, dużo kłębiących się w waszej głowie, czy w waszej relacji problemów, które nie są jeszcze wyjaśnione. Te chmury powinny przejść, czyli te problemy powinny się wyjaśnić i tutaj powinno nastąpić jakaś klarowna sytuacja, klarowność sytuacji, czego chcecie. Tutaj znowu wy przede wszystkim, wy, osoba pytająca, czekacie na ten powrót. Wy czekacie na komunikację, na gest, na powrót, na nową szansę. Wy tego chcecie, natomiast wy również jesteście świadome, że jest dużo nieklarowności, dużo negatywności w waszej relacji. Dużo spraw zagmatwanych, być może jakiś pesymizm, smutek, rozczarowanie też tą relacją, tak? I tutaj też wiecie, że jest ta relacja niełatwa, nieprosta, nie jest taka gładka, tylko jest bardzo skomplikowana, zawiła, że trzeba ciągle pracować nad tym lub rozwiązać jej wiele problemów. Ale co jest tutaj ciekawe, to że ta osoba paść monet pragnie stabilności z wami, czyli pragnie wyjaśnienia problemów, stabilności i pragnie tutaj otworzyć
jakieś nowe perspektywy, otworzyć serce na Was, otworzyć się na Was, otworzyć nowy kontakt, widzi widocznie jakąś nową szansę. No i tutaj jest karta wiadomości, tak? Czyli wiadomość przyjdzie niebawem i nowy początek. Czyli tutaj w tej grupie widzę, po prostu widzę po tej konstelacji kart, tak, że pragnie spotkania, pragnie szczęścia, no bo jest tutaj miłość, są uczucia, tak? I pragnie podróży, jeśli jest jakiś dystans geograficzny, czy no nie wiem, chcecie się spotkać, karta spotkania, karta tutaj wyleczenia wszystkich Waszych chorych spraw, tak? Tutaj w tej grupie widzę bardziej wyraźnie, czy jakoś te karty, pomimo tej, że mamy dwie, trzy te same karty, tak? Ale widzę, że z tych problemów, z tych niejasności, nieklarowności, z tego pesymizmu, marazmu, który teraz jest, wyłoni się coś stabilnego jeszcze, powoli, bardzo powoli, ponieważ karta Pazia Pentakli, no, osoba Wasza ukochana nie jest dojrzała do szybkich, konkretnych, zdecydowanych tej działań, ale pragnie również stabilności, o czym mówi ta karta domu, czyli stabilność, otwarcie się, otwarcie nowej szansy. Także tutaj widzę w drugiej grupie powolny, bardzo, powtarzam, ociążały wręcz, bardzo powolny jakiś powrót, szansę na powrót. Także dwie różne grupy, pomimo, że mieliśmy w pierwszej i drugiej grupie trzy te same karty, które wypadły. Ale widzicie Państwo, że jest różna interpretacja tych kart lub różna konstelacja tych kart i są te grupy różne, tak, w interpretacji i w przekazie. Także życzę Wam Państwu wszystkim, którzy chcą powrócić do tej osoby, o której myślicie, za którą tęsknicie, życzę Wam oczywiście pozytywnego rozwiązania spraw, no i żeby wszystko ułożyło się pomyślnie, po Waszej myśli. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście już wkrótce.